Lew i owce. Pewnego dnia lwica rodziła swoje dziecko. Niestety podczas porodu zmarła. Na szczęście lwiątko przeżyło. W tym samym czasie nieopodal przechodziło wielkie stado owiec, a młody lew, widząc je, dołączył do ich stada. Owce zaakceptowały go i nauczyły, jak być częścią ich stada. Młody lew wychowywał się wśród owiec. Żył z nimi tak długo, że zaczął uważać się za jedną z nich. Nie miał pojęcia, czym jest lew, nie zdawał sobie nawet sprawy, że jest lwem. Otaczały go tylko owce. Nie miał okazji żyć jak lew, nigdy nie był sam. Z biegiem czasu młody lew zaczął dorastać, nabierał sił i masy i stał się pięknym, dużym lwem. Owce przyzwyczaiły się do niego, tak samo jak on przyzwyczaił się do nich. Jednak pewnego dnia pewien wygłodniały, dorosły lew zaatakował stado owiec. Kiedy zobaczył młodego lwa wśród owiec, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Nigdy wcześniej nie widział niczego podobnego. Był zdumiony, widząc lwa pasącego się wśród stada owiec. Owce nie bały się go. To było dziwne. Zapomniał o tym, że miał złapać owce i postanowił schwytać młodego lwa, aby dowiedzieć się, co się dzieje. Gdy wskoczył między owce, wszystkie zaczęły uciekać. Młody lew również rzucił się do ucieczki, tak jak reszta stada. Jednak wyszkolony i doświadczony w polowaniu lew dogonił go, przygniótł swoim ciężarem i powiedział: „Głupcze, dlaczego uciekasz?” Młody lew płakał i błagał, drżąc ze strachu: „Proszę, zostaw mnie, jestem biedną owcą, pozwól mi odejść”. Po chwili stary lew domyślił się, w czym tkwi problem. Postanowił pomóc młodemu zrozumieć sytuację. Zaprowadził go nad jezioro i zmusił, aby spojrzał w taflę wody, która była spokojna jak lustro. „Patrz, spójrz na moją twarz, a teraz na swoją. Spójrz na moje ciało i na twoje ciało w lustrze wody”. Młody lew patrzył z łzami w oczach i po raz pierwszy zobaczył, że nie przypomina owcy, ale jest lwem. Stanął dumnie i wydał potężny ryk. Stado owiec, z którymi się wychowywał, uciekło w popłochu. Młody lew był teraz zupełnie inny. Dotarło do niego, że tylko mu się wydawało, że jest owcą. Rozpoznał sam siebie, lwa, króla zwierząt. Jego tożsamość owcy nie była prawdziwa. To była tylko mentalna koncepcja stworzona w jego głowie, bo innej nie znał. Teraz poczuł się jak wybudzony ze snu. Jego potulność i strach wyparowały i ustąpiły miejsca niezależności, sile i pewności siebie. W tej pięknej opowieści kryje się głęboka przesłanka. Zastanów się, jakie niewykorzystane talenty i zdolności mogą być w tobie ukryte. Być może jesteś jak ten lew otoczony stadem owiec, które przekonują cię, że jesteś o wiele słabszy niż naprawdę jesteś. Często znajdą się osoby wokół ciebie, które sprawią, że poczujesz, że nie jesteś w stanie osiągnąć wiele w swoim życiu. Jednak musisz wyróżnić się spośród tego rodzaju ludzi i rozpoznać swój prawdziwy potencjał. W dniu, w którym go rozpoznasz, nikt nie będzie w stanie cię powstrzymać. Twoja siła leży w wewnętrznym przekonaniu o własnej wartości i zdolnościach. Kiedy odkryjesz swoją prawdziwą moc, świat stanie się twoim polem do działania, a sukces będzie tylko kwestią czasu. Będzie nam miło, jeśli zasubskrybujesz nasz kanał. Mamy dla ciebie jeszcze inne historie, które mogą cię zainspirować. Ta historia jest dla wszystkich, którzy nie są zadowoleni ze swojego życia i uważają, że inni ludzie są szczęśliwsi od nich. Dawno, dawno temu żył pewien kruk, który był bardzo nieszczęśliwy. Pewnego dnia, siedząc na gałęzi drzewa, zaczął płakać. Pod drzewem, na którym siedział, medytował mnich. Łza kruka spadła na policzek mnicha. Mężczyzna podniósł głowę i zobaczył płaczącego kruka. Co się dzieje, mój przyjacielu? Dlaczego płaczesz? Kruk odpowiedział: o mnichu, jestem bardzo zmartwiony swoim życiem. Nikt mnie nie kocha, ludzie mną gardzą, nikt mi nie daje nic do jedzenia, wszyscy mnie nienawidzą, już śmierć jest lepsza niż takie życie. Słysząc słowa kruka, serce mnicha napełniło się współczuciem. Powiedział do kruka: mój przyjacielu, powinniśmy nauczyć się być szczęśliwymi w jakiejkolwiek sytuacji, w której się znajdujemy. Ale kruk nie zrozumiał mądrości mnicha i nadal płakał. Wtedy mnich powiedział: nie smuć się, powiedz mi, kim pragniesz być. Mogę to zrobić za pomocą mojej mantry. Kruk ucieszył się i powiedział: o błogosławiony, jeśli chcesz mi pomóc, proszę, zmień mnie w łabędzia. Mnich odpowiedział: dobrze, zamienię cię w łabędzia, ale najpierw idź do łabędzia i zapytaj go, czy jest szczęśliwy i zadowolony ze swojego życia. Idź i się dowiedz, a ja tutaj na ciebie poczekam. Kruk z radością odleciał na spotkanie z łabędziem. Zobaczył go pływającego w stawie. Podszedł do łabędzia i powiedział: jesteś taki piękny, jesteś biały jak mleko, każdy cię kocha. Musisz być najszczęśliwszym ptakiem na świecie. Łabędź odpowiedział krukowi ze smutkiem: nie, mój przyjacielu, nie jestem szczęśliwy. Jest tyle pięknych kolorów na świecie, ale ja nie mam żadnego koloru. Jestem po prostu biały. Myślę, że papuga musi być najszczęśliwszym ptakiem na świecie. Ona jest taka kolorowa. Słysząc to, kruk odleciał stamtąd i dotarł do papugi. Powiedział do niej: o papugo, jesteś taka kolorowa i piękna. Musisz być najszczęśliwszym ptakiem na świecie. Papuga odpowiedziała krukowi ze smutkiem w głosie: nie, mój przyjacielu, nie jestem szczęśliwa. Widzisz, ludzie trzymają papugi w klatkach. Zawsze boję się, że ktoś mnie złapie i zamknie w klatce. Myślę, że paw jest najszczęśliwszym ptakiem na świecie. On jest o wiele bardziej kolorowy niż ja. Słysząc to, kruk wzbił się w powietrze i krążył, szukając pawia. Po długim poszukiwaniu wreszcie znalazł go w ogrodzie zoologicznym. Zobaczył setki ludzi, którzy przyszli, aby go podziwiać. Po tym, jak ludzie odeszli, kruk zbliżył się do pawia i powiedział: drogi pawiu, jesteś tak piękny. Codziennie tysiące ludzi przychodzi, żeby cię zobaczyć. Czy jesteś szczęśliwy? Paw odpowiedział: nie, mój przyjacielu, nie jestem szczęśliwy. Może i jestem piękny, ale nie mam wolności. Ludzie wyrywają moje kolorowe pióra i nigdy nie dają mi spokoju. Kruk był zaskoczony, słysząc to od pawia. Zapytał go: jeśli ty nie jesteś szczęśliwy, to kto według ciebie jest najszczęśliwszym ptakiem na świecie? Paw odpowiedział, że bardzo dokładnie obserwował zoo i zdał sobie sprawę, że kruk, właśnie on, jest jedynym ptakiem, który nie jest przetrzymywany w klatce. Ludzie nie próbują cię złapać i uwięzić w klatce. Gdybym był tobą, mógłbym swobodnie fruwać wszędzie, gdzie tylko chcę i cieszyć się nieskrępowaną wolnością. Usłyszawszy te słowa, kruk odleciał. Dzisiaj po raz pierwszy poczuł się szczęśliwy, będąc krukiem. Wrócił do mnicha i zrozumiał mądrość jego słów. Zrozumiał, że każdy ptak ma swoje własne problemy i nikt nie jest całkowicie szczęśliwy. Przekonał się, że kluczem do szczęścia jest zadowolenie z tego, co się ma, zamiast porównywania się z innymi. mężczyzna przyszedł do mistrza Zen i powiedział: Mistrzu, mój umysł jest bardzo niespokojny. Wiele myśli ciągle przychodzi do mojej głowy. Proszę, daj mi jakąś mantrę, aby uspokoić mój umysł. Mistrz Zen spojrzał na niego i powiedział: Mój przyjacielu, zacznij codziennie praktykować medytację. Stopniowo twój umysł zacznie się uspokajać. Ale mężczyzna odparł: Proszę, nie mów mi o medytacji. Nie potrafię się skupić na medytacji, ponieważ gdy próbuję, jeszcze więcej myśli pojawia się w moim umyśle, a większość z nich jest negatywnych, co sprawia, że mój umysł jest jeszcze bardziej niespokojny. Mistrz Zen powiedział: Nie martw się. To zdarza się na początkowym etapie medytacji. Ale poprzez regularną praktykę medytacji stopniowo twój umysł się uspokoi. Mężczyzna kontynuował: Medytacja to nie moja bajka. Proszę, daj mi jakąś mantrę, która uspokoi mój umysł. Mistrz Zen zobaczył, że ten mężczyzna nie rozumie jego przekazu, więc powiedział: Dobrze, skoro nalegasz, dam ci mantrę, która uspokoi twój umysł. Następnie szeptem wymówił mu mantrę i powiedział: Musisz odmawiać tę mantrę, siedząc samotnie każdego dnia. Mężczyzna był bardzo zadowolony i powiedział: Dziękuję, mistrzu, na pewno będę odmawiał tę mantrę codziennie. Kiedy miał już odejść, mistrz Zen dodał: Ale pamiętaj jedną rzecz. Nie myśl o małpce podczas odmawiania tej mantry. W przeciwnym razie stanie się ona nieskuteczna. Mężczyzna zdziwił się i powiedział: Mistrzu, dlaczego miałbym myśleć o małpce? Przez całe życie nigdy nie myślałem o małpce. Mnich powiedział: Nie martw się o to. Mężczyzna wrócił do domu z radością i usiadł, aby odmawiać mantrę. Kiedy zaczął ją odmawiać, przypomniały mu się słowa mistrza, żeby nie myśleć o małpce. Wtedy zaczęły mu się ukazywać obrazy małp. Im bardziej próbował ignorować te myśli, tym więcej małp pojawiało się w jego umyśle, aż w końcu jego umysł był całkowicie zatłoczony myślami o małpach. Mężczyzna myślał: Dlaczego mistrz Zen dał mi tę wskazówkę? Gdyby wiedział, że małpki będą mi sprawiać kłopot, nie powinien o nich wspominać. Żadne inne zwierzę nie przychodzi mi do głowy, a małpki nie opuszczają mnie nawet na chwilę. W końcu mężczyzna zrezygnował, wstał i poszedł zmienić ubranie. Wyczyścił swoje myśli, wziął kąpiel i znów usiadł w pokoju, żeby odmawiać mantrę. Kiedy tylko zamknął oczy, małpki znów go zaatakowały. Były wszędzie, gdzie tylko spojrzał, widział małpki. Nawet w twarzach członków rodziny zaczęły mu się ukazywać małpki. Mężczyzna zaczynał szaleć. Im bardziej próbował ignorować małpki, tym więcej ich pojawiało się w jego umyśle. W końcu, gdy nastał poranek, czuł, że prawie zwariował. Następnego ranka pobiegł z powrotem do mistrza Zen i opowiedział mu wszystko, mówiąc: Mistrzu, co to za mantra, którą mi dałeś? Do wczoraj nigdy nie myślałem o małpkach, a teraz cały mój umysł jest zapełniony myślami o nich i nie opuszczają mnie ani na chwilę. Proszę, pomóż mi i uwolnij mój umysł od tych małpek. Mistrz Zen odpowiedział spokojnie: Dobrze. Po prostu się uspokój i przestań odmawiać mantrę. Nic więcej nie rób. Mężczyzna zastosował radę mnicha. Usiadł, zrelaksował się i przestał odmawiać mantrę. Był zdziwiony, że teraz nie było żadnych myśli o małpkach. Wszystko wróciło do normy. Wtedy mistrz Zen powiedział: Jak widzisz, mój przyjacielu, chciałem ci tylko pokazać naturę naszego umysłu. Nigdy nie próbuj walczyć ze swoim umysłem. To jak z małpką. Im bardziej ją uciskasz, tym bardziej będzie skakać. Podobnie jest z próbą tłumienia myśli. Im bardziej będziesz próbował powstrzymać swoje myśli, tym silniejsze się staną. Bądź spokojny. Zacznij obserwować myśli w swoim umyśle, a z czasem zauważysz, że twój umysł automatycznie się uspokaja. Aby obserwować umysł, musisz praktykować medytację. W naszym codziennym życiu nie jesteśmy w stanie obserwować naszych myśli, ale możemy to robić w medytacji. Dlatego właśnie potrzebujesz praktykować medytację, aby świadomie obserwować swój umysł. Niektórzy ludzie, gdy zaczynają medytować, doświadczają więcej myśli. Powód jest taki, że podczas medytacji stare wrażenia ukryte w naszym umyśle zaczynają wypływać. Tak jak gdy sprzątasz dom, a wszystkie śmieci wychodzą na powierzchnię. Podobnie, gdy zaczynasz medytować, wszystkie śmieci z umysłu zaczynają wychodzić na wierzch, więc masz więcej myśli. Ale nie musisz się tym martwić. Po prostu obserwuj swoje myśli bez przywiązania i kontynuuj praktykę medytacji. Stopniowo wszystkie śmieci z umysłu wyjdą na zewnątrz. Umysł sam zacznie się uspokajać, a ilość myśli się zmniejszy. Długotrwała praktyka medytacji pozwoli ci w końcu opanować swój umysł.